Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, jestem oczywiście Crox i zaczynamy troszkę inaczej, bo... Znaczy, inaczej, zaczynamy od batelek, tak? Ale dzisiaj bitewki sobie robimy na underdogu. Wszystkie bitwy dzisiaj underdogu, jest taki troszkę, bym powiedział, odwrócony odcinek, tak? No bo ja zazwyczaj underdoga nie używam, bo potem mam dupy, że zmieniam niepotrzebnie, gdzie mogłem potem finalnie bitwę wygrać, tak? Więc zaczynamy underdoga, jak chcesz oczywiście wygrać skina z kalendarza, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, czy wolisz underdoga, czy normalny tryb. Oczywiście dąż na Discord, bo to sprawdzam już kod Croxy na CSGO skinsie, jaka osobą pełnoletnią jesteś. Wystarczy, zalogujesz się z linku zrobić, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny plusik i wpiszesz oczywiście kodzik Croxy przez 2x, daj ci to skrzynkę na start, za free, za darmo, więc warto oczywiście sobie skorzystać, jak osobą pełnoletnią jesteś. No i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, przed każdą wpłatą też kodziku możesz sobie użyć. No tu niestety dostaniemy na dziurę po parze rękawic, więc jest mocna lipa, no. Miał być underdog, no ale widzę bitwę Simka, mówię, no Simek tutaj bitewkę robi, no muszę wbić i go ograć. 10% więcej, tak? Powiedziałem. Przed każdą płatą, możesz go używać sobie do woli i 10% za każdym razem sobie zgarnąć. Skrzynki eventowe jakieś tu widzę. No za parę dni święta, więc tutaj jajkiem sobie Simek chyba kręci sobie. Więc no, tak to wygląda. Też będę musiał nagrać dla Was filmy trochę na zapas, więc tam się dziwcie jak ten. Kurczę, myślę właśnie, jak rozwiązać kwestię kalendarza. Jak będę wrzucał filmy w przód, nie wiem, możecie dać znać w komentarzu. Może na Discorda po prostu, bo zwycięstwo będę wrzucał, no nie wiem szczerze. Nie mam pojęcia jak to ugryźć, no bo też jadę na święta do rodzinki. Potem jeszcze urodziny, mam akurat 2 dni po świętach, znaczy po świętach, na święta są kiedy? 31. No to ja mam 2 kwietnia urodzinki, tak? Więc też się jakiś urodzinowy open przydał, nie? No, więc tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co przedłużać. 3 razy skrzynka bis, do tego 3 razy luxurios. Więc no, zobaczmy jak to będzie się prezentować. Jest AK Nightwish 55 zł. No póki co stówka tej przewagi. No ale zobaczymy teraz co będzie się dziać, no bo lecą nam luxuriosy w sztukach 3. I zobaczmy, pierwsze otwarcie, no mocno stykowo, no ale no, niestety dla Simka minimalnie. Otwarcie następne, no właśnie, chciałem powiedzieć, żeby ten print stream nie był w jakimś dobrym stanie, no jest ostatnie otwarcie, no i tu niestety, no, przegrałem z Simkiem, stary. Przegrałem z Simkiem. Przegrałem z Simkiem. Nie no, czuję, stary, bardzo dużą ujmę na honorze. Taką, no dość sporawą, no. No tak być nie może po prostu, tak być nie może, tak. Zróbmy coś takiego. Kurczę, tak chcę przycebulić na maksa, coś takiego mogę zrobić. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, underdog. 740 zł, bo tyle nam zostało. No jak to przegramy, będzie lipa, tak. No ale wuja Kroko nie zostawi widza bez kontentu, tak. Zobacz, 13 skrzynek, underdog. Zobacz, liczymy oczywiście na kosy na koncie mojego oponenta. No ta wupa Wildfire, no. No nie tak się to powinno zacząć, tak? Powinna zaraz jedna lecić kosa dla Alexa, zaraz potem druga, może jeszcze trzecia. No ale póki co, no nie, no póki co nie. 2% te skrzynki mają. Jest to też procent, na jakim uda się, znaczy uda się, na którym można jak najbardziej, no właśnie, no fajnie. Fajnie, podoba mi się to. Dzięki serdecznie za ten piękny nóż. Szkoda, że akurat na underdogu. No zobacz, jeszcze 6 szans, żeby tutaj bot Alex trafił jakiś nóż. Zobaczmy, znaczy jakiś nóż. No Kansmana, tak, Kansmana tutaj. Ten Bowie. No jak trafi Bowiego, to też jestem na plus wtedy, jeżeli uda się wygrać.
Teoretycznie, no właśnie, chyba musi być jakiś dobry stan chyba tego Bowiego, co? Jak mi się wydaje. Ostatnie dwie skrzynki, zobaczmy jak one się popiszą. Czy uda się tutaj... No mój komentarz jest chyba zbędny, tak? 700, 3 koła z takiej bitwy. No dobra, lecimy teraz z bitewką kolejną. Tutaj pierwsze otwarcie, rękawiczki. No dla mnie niestety kałaszyk, więc no... No jeszcze póki co wygrywamy, więc nie ma co płakać. No ale zobaczmy, P90, no to P90 też coś tam kosztuje. Dalej jesteśmy na prowadzeniu. Elektryka jest no również tutaj solidnie. I otwarcie ostatnie. No i mamy to chyba, co? No mamy to, w końcu udało nam się w końcu wygrać bitwę jakąś dzisiaj. No powiedziałem, że dzisiaj underdogi, także lecimy dalej. Póki co, no zapowiada się... Znaczy, nie ma co oceniać tak naprawdę po tych kilku pierwszych skrzynkach, bo jest to wrzuconych, no dużo takich losowych skrzyneczek. Możecie dać znać w sumie, jakie skrzyneczki chcecie w następnych odcinkach, bo ja już powoli nie mam pomysłu, jakie skrzynki tu wrzucać. No ale zobaczmy, mamy te skrzynki z naklejkami, no to Apex, szczerze... Myślałem, że ciut więcej będzie kosztować, na 22 zł. No ja to strzelałem szczerze tak w stówkę. No ta naklejka Apex jest naprawdę, kurczę, naklejka bardzo ładna. No ona kosztuje mniej niż Gambit z 2017 Hollow z Krakowa. No okej, może to przez to się dalej po prostu wierzy i takimi czasami, że wiesz. Że jeszcze to pamiętam, jak to było i dla mnie to wcale nie tak długo, a tak naprawdę jak to spojrzę, to mija 6 lat, 7, przepraszam. No tutaj, kurczę, Kosa i MK Printstream robi wrażenie, że oj, no żebyśmy teraz, no właśnie, to, ej, nie, no to jest różnica w tym momencie 7-8, nie, no kurde. Było, nie, no było tak blisko. Gdyby te rękawiczki nie spadły dla mnie akurat. No tu jest stary banger mocny, bo leci skrzynka Royal w dwóch sztukach i ametyst do tego na sam koniec. Tylko jest to tryb normalny. Spojrzałem, więc mam nadzieję, że to akurat uda mi się wygrać. Klasik. No to zobaczmy teraz, jak luksuriosy tutaj się pokażą. Tym razem już zaznaczyłem underdoga, tak? W ogóle tutaj Deagle Golden, jakie dawno tego Deagle'a nie widziałem. No teraz już się dobrze tutaj zaznaczył underdog, więc mam nadzieję, że ja mi nic nie zrobiło. Nie, ale muszę mi się nauczyć tutaj. Oj! Oj, Fenek, ale to jest właśnie, to jest underdog, który jak najbardziej działa tu na moją korzyść i ostatnia skrzynia dała nam taką stary przewagę, że no tu się nie może nic tego wydarzyć. 7600 zł. No czegoś takiego właśnie oczekuję od takiej bitwy na CSGO Skinsie. Ale od takich bitew to już naprawdę oczekuję mocnych konkretów, no ale nie w tą stronę, no. No nie w tą stronę. Dlaczego akurat teraz? Skrzynki AWP Hydra 2 razy jest wrzucona skrzynka 1%, bo mi nie starczyło pieniążka. I zobaczmy, czy ta bupa spadnie do mojego oponenta, a finalnie wtedy do mnie. No jeżeli spadnie do oponenta mojego, to spadnie wtedy do mnie. Tak, no chyba, że ja trafię dwie. Ale to by było, naprawdę by musiało być mocne unlucky. A już był odcinek, gdzie trafiłem dwie hydry w jednej bitwie, więc no mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Że tutaj mój oponent, że tak powiem, nie musiał poczuć smak sromotnej porażki ze mną, tak? No ale póki co, no właśnie, jest ten Huntsman nieszczęsny, który tak naprawdę daje mu to zwycięstwo, nie? Zobacz, otwarcie ostatnie, czy tu się jeszcze coś zmieni? No niestety, no wystarczy teraz chyba podziękować za oglądanie, tak? Tak mi się wydaje. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, no to co miałeś dać znać, tak? Ja nie pamiętam. A, czy mówisz underdoga, czy zwykły, tak? Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro. Siema, 10% więcej, skończę Kroxy i darmowa skrzynka na start.